Oto nadszedł czas. Na stół jazdę! Buja! Różnego rodzaju filmy, komplikacje i metodologii na moim kanale. Subskrybuj już dziś! Każdy odcinek średnio raz w tygodniu, najczęściej w weekendy. Buja, ziom! Dobra, powiedziałem sobie, że na jezdni nie da rady przejść po kołku, czy niczego podobnego. Dlatego tutaj wam pokażę po prostu na zwolnionym na kroku, ok? Dobra, zaczniemy od slalomu szybkiego. Slalom szybki jest raczej jedno z najprostszych. Nie trzeba się tego obawiać. Prędkość oczywiście jak najbardziej równa, lekko szybka, najlepiej po prostu przyspieszyć na bramce, żeby na bramce nie było prędkości, która jest wymagane, tylko na przykład o 5, 7, 6 km na godzinę więcej. A ponieważ na pewno większość udaje się temu zdać, jeżeli zwolnią i razu przyspieszają, to ok. Ale pamiętajcie, że jest średnia prędkość, jaką pokonujecie szybki slalom, obliczana. Mogę się mylić oczywiście, jeżeli tak, to mnie po prostu hejtujcie wszystko to. I jest tak samo jak wszędzie. Nie patrzymy na pachołki. Powiedzmy, tu są pachołki, które mierzą ci prędkość, które ci po prostu mierzą prędkość. Mamy na przykładowo 35 km na godzinę, tak? Mamy 35 km na godzinę. Oczywiście raz z prawej, raz z lewej. Nie wykonujemy szybkiego slalomu tą samą drogą dwa razy. Raz z prawej, raz z lewej. Dlatego jedziemy sobie te 30, tam 40. Już kurde, miałem poczytać, no. Dobra, powiedzmy, jedziemy z całą prędkością. 30, tam o 5, 6 więcej. I patrzymy. Jeżeli jedziemy z prawej, patrzymy tu. Nie patrzymy na cholerny słupek, kurwa mać, mały zasób słów. Patrzymy tu, potem stąd, szybko. Patrzymy tu. I stąd patrzymy sobie tu. I między bramkę. I to samo w drugą stronę. Jedziemy w lewo, patrzymy sobie tu. Jedziemy w prawo, patrzymy sobie tu. Idziemy w lewo, patrzymy sobie obok kołka i z kołka, raz, dwa, patrzymy na bramkę. Pamiętacie, patrzcie się tam, gdzie macie jechać, nie to, co macie ominąć. Jeżeli patrzycie się na to, co macie ominąć, to najzwyczajniej po prostu wpadniecie, tak? Tak samo jest z ominięciem przeszkody. Chyba przeszkody, pierdolę, bliad. Tak samo jest ominięcie przeszkody, kurwa. Mijacie bramkę, jest przeszkoda. Patrzycie po prostu metr, na przykład na lewo, metr na prawo od przeszkody i potem między bramki wzrok i przejeżdżacie. I cała filozofia, tak? Czyli tutaj nie musiałem sporo tłumaczyć. No i, powoli na zakończenie. Hamowanie awaryjne, hamowanie na znak, hamowanie w miejscu wydzielonym. To jest raczej najprostsze hamowanie w wydzielonym miejscu, ale trudniejsze jest na znak, bo nie wiesz, kiedy dokładnie on opuści rękę. Musisz być gotowy na... Bo musi być gotowy, bo on sprawdza twoją jakby szybkość reakcji, tak? Jeżeli nie możesz się bać, jeżeli się będziesz bał, czyli że po prostu za wolno zahamujesz, po prostu wcisnąć całej pety, tak? Powiem, że prawie że całej pety, nie martw się, Gladiusy mają ABS-y, tak? Gladiusy mają najczęściej ABS-y w zawodach i jakbyś nie chciał, czy coś, nie wywalisz się, tak? Dlatego tu też się nie bać. Jak mówi, hamuj na maksa, to hamuj. Tylko nie przekraczaj po prostu przekrocz dozwoloną prędkość na bramce o 1, 2, 3 km na godzinę. Jeżeli będzie szybciej, to będzie po prostu dłuższa trasa hamowania i powiesz, że no po prostu nie raz powie dziękuję, tak? Zależy od egzaminatora. Na przykład niestety egzaminatorów w Koszalinie mamy
złych. Dobra, na zakończenie sobie pojedziemy raz w tej rundkę, zobaczymy czy znam. Sprawdzamy oczywiście za każdym stanięciem, jak stajecie, zawsze rozglądacie się, nie obojętnie gdzie jesteście, się rozglądacie, tak? Przejdę sobie jedynkę, mówię, że jesteśmy gotowi do jazdy i zaczynamy. O, sobie położyłem się teraz na baku, patrzę się tam, gdzie mam jechać, kurde, na Kawasaki, no jest trudniej. O matko boska. No, kurde. Tak, nie robiłem tego dawno. Oczywiście prędkość też musi być, nie za wolno, bo jak jest większa prędkość, lepiej się trzyma. O właśnie, na pół sprzęgle, nie dodaję gazu na jedynce. I tak, o, dobrze, nie ominąłem, a tu już ominąłem. O, dobra. I na stan wolny. Kurde, tu będzie masakra. Siodeczek na pół sprzęgle. Kurwa. Masz za szybki odryw, za dużo koni i cię zrywa. Cholera, i się lita na tą kontrolę. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Jezu, manę ze mnie nauczyciela. Ale mówię, nie porównuję Kawasaki do Gladiusa, tak? Gladius jest trochę lepszy do tego motocyklem i mam może mniej koni, nie ma takiego zrywu, tak? Przy manewrowaniu sobie sprzęgłem. Próbujemy. O, potąciłem. Nie, dobra, na Kawasaki tego raczej nie zrobię. Nie da rady. Dobra, jedziemy sobie teraz na ulicę gdzieś. Idziemy sobie na ulicę, pokazać wam, jak się można uczyć tego wszystkiego na ulicy. Najlepiej właśnie... Najlepiej właśnie jak się nauczyć slalomu, tak? Pójdziemy sobie teraz na taką malutką obwodnicę Koszalina, gdzie sobie lubię często pojeździć, lubię sobie właśnie często posiedzieć. Tam właśnie się uczyłem wolnego slalomu. A jak się uczyłem? No to kurde, mi chciałem pokazać palcem. O właśnie. Dzięki pasami. O, proszę bardzo. Jesteśmy na miejscu. Oczywiście z biegami też. Biegi na Gladiusie inaczej wyglądają niż tutaj. Możesz na przykład na wyższym biegu jechać na Gladiusie. Na moim z tym chyba nie. Okej. Widzicie, tutaj sobie właśnie uczyłem się poza placykiem na slalomik. Między tymi pasami. Proszę bardzo. A sobie na dwójkę może będzie lepiej. O, i ciach, 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 ciach. I tak do pożygu. Oczywiście kontrolujecie również czasem prędkość. Jak tam z tyłu, to się jedzie. No i dobra, no i tyle na dzisiaj. Właśnie tak sobie najpierw uczyć się. Pusta droga, pomiędzy pasy. I po prostu jazda między pasami. Oczywiście pasy są bliżej do siebie niż kołki na placu, ale tym właśnie wypracujecie sobie manewr omijania pachołków. Dobrze, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że by się przydało. Mi się przydało to z boku nagrać, ale no niestety nie miałem drugiej osoby, żeby ani stojaka, żeby to pokazać jakoś z boku. Ale to wszystko możecie się również zapytać waszego instruktora, on wam na chęcie pomoże. A teraz się z wami oczywiście żegnam. Buja, czyki, bryki, kasku, lewa!